Proszę. Na pewno to jest pierwszy karaol, to wasza familia i potomów to trochę to jest depresjacja jego zawód karaol. Ta ciasta taka familia, coś się spuje i aristokraci też fajnie i tak. Czy Karol to jest jego nazwisko, czy może jakiś tytuł, bo też widzę, że przewodniczący prezydent Tuwy też się tak nazywa, czy to nie wiem, czy to jest jakiś tytuł honorowy, czy to jest arystokratyczne, czy jasne? To może to, że Karol. Это одно, его фамилия Харон, а у меня имя Харон. A po drugą. I wtedy zapos... Może ci szaman pomóc, czy jest internet i czy jest telefon i tylko tujamo. Czy szaman może pomóc tylko przez... Czy może tylko bezpośrednio, czy może też może przez telefon na odległość głośny, czy internet pomóc? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana Karola, Karol jest imieniem, tak, szamana, a Karol prezydenta jest nazwiskiem. Czyli to przypadek w tym. No, jest taki случай. London. Там человек полез, под лестом. Ну там из журнала моего фотографии он повесил рядом и молился, чтобы я помог. Но я неожиданно ночью я появился и вылетел этого человека. И сказал, когда уходил, я коров напомнил. И он вот выздоровел, и он нашел вот раком. По миру. И я нашел, он приходил мне, что ты вылечил меня. Это такой случай много. Это телепортация. Значит, я, моя душа, мой дух, да, помогает людям. Oczywiście Karol leczy również na odległość, piszą do niego, dzwonią do niego. Tutaj przywołuję w pamięci przypadek, kiedy chory w Londynie potrzebował pomocy i w nocy zjawił się duch Karola i pomógł mu. I Karol powiedział mu, zapamiętaj, mam na imię Karol. I kiedy chory wyzdrowiał, zapamiętał te słowa i zaczął szukać i znalazł, kto mu pomógł. Jeśli można, ostatnie pytanie jeszcze. Czy szamanem może zostać tylko potomek szamana w Tuwim? Czy może każdy na świecie również nie narodowości tuwińskiej? Czy może duża wstąpić, nie wiem, w kogoś? No. U wszystkich narodów po całym świecie byli szamany w drewnych wiekach. Начиная с каменного века. Поэтому я вот так думаю, я же говорил, вот Европа, средние века уничтожили шаманов. Но есть это у вас экстрасенсы, маги, там это целители, знахари, но эти люди, если хорошо у нас обучаться Туве, они должны быть хорошие шаманы, вот, не навредить, это слова, не навреди, библейские слова, наши безграмотные шаманы, старики, это давно говорили, это значит, эти слова взяты из шаманизма, вот, философов древних времен. Od cyrkownych filozofów. Europejczycy wytrzepili swoich szamanów w średniowieczu, tak? Ale nadal w dniach dzisiejszych są wśród was ekstrasensy, magicy itd., itd. Czyli ci, co jednak odziedziczyli te umiejętności od swoich przodków, może nawet nie zdawali sobie sprawy. Karol zaprasza ich do Tuwy. Oni chętnie udzielą inicjacji, pomogą im uczyć, bo hasłem przewodnim szamana jest nie szkodzić. I to jest myśl, którą szamani powtarzają od pradawna. Także Europejczycy, europejscy filozofowie, lekarze, w kodeksie, w których etyczne jest zapisane nie szkodzić, może pochodzi od szamanów. Вот, в последнее время, даже вот, ну, начиная вот этот разные веры, вот этот, образовалось
во всем мире это. Начали притеснять шаманов. Это официальная церковь, христианские, буддийские, исламские, и католические, и иудейские. Вот эта вера не хотели признать шаманизм. Также они взяли много многое от шаманизма. Позднейшие религии, такие как христианство, иудаизм, христианство, мусульманство, в русской церкви, так, в Польше католицизм, все они, буддизм również, все они вытемпяли шаманство, узнавали за шкодливое, а przecież використали тиле доброго właśnie шаманства. Я вот побывал туда, земля, шестислойная земля, все проходили. Я проходил все пространства, небо, космос, все звезды, планеты. Я искал Бога и не нашел этого Бога. А вместо Него есть Солнце, это есть Бог. Szedłem przez wszystkie sześć światów pod ziemią, sięgałem niebios, przeleciałem cały kosmos i nie szukałem Boga i nie znalazłem, a zamiast tego znalazłem Słońce i Słońce jest dla mnie tym Bogiem. A jeśli Słońce siedzi, to żyć nie będzie na ziemi. Zniknie Słońce, zniknie życie na ziemi. To znaczy, берегите природу i любите природу i prosicie zdrowie u природы. To znaczy, szaman нужный человек. Также его столько тысячелетий изгоняли из земли, но они и живут, и помогают людям. Сникне Солнце, сникне життя, для того шануйте Солнце, шануйте натуру, вона дає життя. И кто сникне, то сникне життя. А шаман хроні натуру, помогает натуре и поможет людям дуже. Есть вот такие... увидел духа или увидел чего-то непонятного, и потом человек начинает этот вот такие болезни, как психические, как разные. Если этого человека не помочь, он уже может потерять здоровье. А этому человеку, если шаман поможет, он станет шаманом. Меня воспитала великая шаманка тех времен. Когда меня мать родила, с 9 месяцев моя бабушка, шаманка, забрала себе, и то 13 лет для этого она воспитала. Я рядом был этих шаманов, шаманку, бабушку, и видел, как лечили людей, как обряды делали. Но когда 13 лет мне была, бабушка умерла, 83 года была. Но не сама умерла, его вместе юрты зажигли, НКВД. И потом мне трудно было, конечно, каждой весной я начинаю видеть разные вот слухов, разных злых частей, разных душ. Но там у меня дома был один сундук, рядом вот лежу, нормально все становится, и я спокойствие несколько дней. Потом, когда мне стукнуло 40 лет, мой дядя оттуда достал атрибуты шаманские бабушками, и я начал шаманить. Kiedy ludzie, wstęp taki oto choroby szamańskiej, kiedy ludzie zaczynają właśnie być niepoczytalnymi, można to powiedzieć, wtedy zaczyna się choroba szamańska i wtedy trzeba pomóc. Jeżeli się nie pomoże takiemu człowiekowi, to wtedy po prostu jest przepad. W przypadku Karaola było tak, że jego wychowaniem szamańskim zajęła się jego babcia, kiedy on się urodził. Miał 9 miesięcy, babcia szamanka zabrała go do siebie, więc z wczesnego dzieciństwa obserwował, jak przebiegają obrzędy szamańskie, jak babcia leczy, w jaki sposób
uzdrawia ludzi i tak dalej. Ale kiedy Karol miał 13 lat i jego babcia tragicznie zginęła, bo została spalona w jurcie przez NKWD, Karol został bez opieki szamańskiej. I każdej wiosny miał chorobę szamańską, przychodziły demony, przychodziły duchy, nękały go. On się kładł obok wielkiej skrzyni, wtedy się uspokajał. I później ojciec otworzył tą skrzynię i się okazało, że w tej skrzyni znajduje się kostium szamański. I mając 40 lat, Karol zaczął.